za 3 dni, w najbliższą środę i czwartek, Sejm Rzeczpospolitej będzie rozpatrywać ustawę budżetową na 2023 rok i poprawki senatorów Senatu do tej bardzo ważnej ustawy. Jedna z poprawek, którą złożyłem do budżetu, a którą Senat zaakceptował, to są środki budżetu państwa na remont historycznych wiaduktów w ciągu ulicy Janka Wiśniewskiego, które są w dramatycznym stanie i wymagają pilnego remontu, ponieważ nie spełniają już żadnych norm związanych z bezpieczeństwem transportu. Drugą istotną poprawką, która wiąże nas z tym miejscem, to jest poprawka, którą złożyłem wspólnie z senatorem Klejną, która przeznacza z budżetu państwa 20 milionów złotych na modernizację linii kolejowej Gdynia-Lembork-Słupsk. I ta ważna inwestycja, mamy nadzieję, że uzyska akceptację posłów. Główną poprawką, którą wprowadzamy do ustawy budżetowej, to są dodatkowe środki dla Narodowego Funduszu Zdrowia, a więc zdrowie jest tym głównym priorytetem. W tym także środki przeznaczone na walkę z rakiem, na onkologię. To są istotne środki po to, aby można było wreszcie uruchomić po latach ten program onkologiczny w Polsce. Drugim ważnym, wielkim priorytetem dla nas to są kwestie związane z edukacją, z oświatą. I tu na ten cel przeznaczamy środki głównie przeznaczone na podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli. Okazuje się, że w ostatnich latach te środki przeznaczone na te ważne, najważniejsze części budżetu i na te problemy, o których mówimy, one cały czas malały. Paradoksalnie, nawet udział w produkcie krajowym brutto, środki przeznaczone na Narodowy Fundusz Zdrowia ulegają permanentnemu zmniejszeniu. To budżet po raz kolejny fikcyjny w dużej części, czy składający się z dwóch części. Jeden, który jest poddany debacie publicznej, posłom, senatorom, kontroli NIK-u i drugi, który przynajmniej połowę budżetu stanowi, to są środki, które są w ogóle wyłączone z kontroli parlamentarnej. To są środki, które pochodzą z emisji obligacji, które pochodzą najczęściej właśnie z pożyczek, które nie są ujawniane opinii publicznej. I to jest ten zarzut najważniejszy i podstawowy. 4 miliony złotych. Jest to kwota niewielka, to jest kropelka w budżecie państwa polskiego. Niestety w 2018 roku Ministerstwo Kontrolowane przez Prawo i Sprawiedliwość obcięło część finansowania z budżetu przeznaczonego dla Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Dlatego też zgłosiłem poprawkę przy procedowaniu w Sejmie. Ona została oczywiście odrzucona głównie głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości, w tym pomorskich posłów PiS-u. Apel do posłów pomorskich, w szczególności PiS-u, żeby zastanowili się, czy są posłami z Gdańska, Gdyni, Pomorza, czy też są po prostu wykonawcami tego, co zapada na Nowogrodzkiej. Czas pokaże, jak będzie.